Witajcie w szóstym odcinku serii, w której wymieniamy wadę nowych smartfonów. W poprzednim odcinku wymieniliśmy wadę Pixela 4, natomiast w szóstym odcinku przyjrzymy się sześciu wadom wydanego właśnie Mi Note 10. Oczywiście te wady należy traktować z przymrużeniem oka, bo smartfon został wyceniony na $550 i moim zdaniem cechuje się fenomenalnym stosunkiem ceny do jakości. Jednak mimo wszystko warto wiedzieć, czego w nim brakuje. Dajcie łapkę w górę, a w następnym materiale ale w końcu wymienimy wady Galaxy Folda. Na początek mamy brak slotu na kartę SD. I to nie jest duża wada, bo urządzenie startuje ze 128 GB pamięci na dane, ale też nie ma możliwości zakupu wersji z większą ilością pamięci, więc warto mieć to na uwadze. Brak certyfikatu IP to standard w smartfonach Xiaomi i nie inaczej jest tym razem. Z Mi Note 10 będziecie musieli unikać deszczu. Smartfon nie ma również bezprzewodowego ładowania, jednak w tym przypadku Xiaomi jest poniekąd usprawiedliwione, gdyż urządzenie ma ponad 5000 mAh baterię i ładowanie jej bezprzewodowo zajęłoby wieki. Jest za to 30-watowe ładowanie przewodowe, a w urządzeniu za te pieniądze to spory plus. W Mi Note 10 zabrakło dodatkowego przycisku. To oczywiście nie jest wada, ale najnowsze flagowce od Xiaomi przyzwyczaiły mnie do przycisku, który mogę sobie zmapować i zyskać dodatkową funkcjonalność. Mówiłem o tym we wczorajszej recenzji Mi 9. Szkoda, że w Mi Note 10 zabrakło tej przydatnej funkcji. Jeśli jeszcze nie widzieliście recenzji, to koniecznie ją nadróbcie po tym materiale. Brak głośników stereo również nie powinien nikogo zdziwić w smartfonie od Xiaomi. Mi Note 10 ma jedynie pojedynczy głośnik umieszczony na dolnej ramce. Na całe szczęście jest port mini jack. Jednak największa wada urządzenia to średniopółkowy procesor Snapdragon 730G. Chipset został wykonany w 8-nanometrowym procesie litograficznym, ale jest dużo mniej wydajny od topowych Snapdragonów. Dlatego też smartfon nie potrafi nagrywać filmów 4K w 60 fps, co możecie potraktować jako kolejną wadę. Jeśli jednak koniecznie potrzebujecie najlepszej wydajności, warto się wstrzymać z zakupem, bo znając życie, niedługo na rynek trafi Note 10 Pro z najnowszym Snapdragonem. Podsumowując, większość wad, o których tutaj powiedzieliśmy, to standard wśród chińskich smartfonów. Mimo wszystko smartfon cechuje się dużą opłacalnością. Za $550 otrzymujecie zakrzywiony wyświetlacz OLED, 6 aparatów, w tym jeden z rozdzielczością 108 megapikseli i jeden z pięciokrotnym zoomem optycznym. Do tego dochodzi ogromna bateria o pojemności 5260 mAh z 30-watowym ładowaniem. Jeśli jeszcze nie widzieliście prawdziwej recenzji Mi 9, to teraz to nadróbcie, bo chciałbym, żeby na kanale pojawiło się więcej takich materiałów. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie o Mi Note 10. Jeśli materiał wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, bo w następnym wymienimy wady Galaxy Folda. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!